Dzień dobry Państwu, Mariusz Unisk. Pragnę przywitać Państwa w dniu dzisiejszym. Chciałbym w trakcie krótkiej prezentacji przedstawić Państwu kwestie związane z nowelizacją przepisów ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz ordynacji podatkowej, ale związanych z tak zwaną białą listą podatników podatku od towarów i usług, tak zwaną białą listą, formalnie wykazem podmiotów funkcjonujących na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, dlatego że od 1 lipca 2020 roku mamy istotną nowelizację przepisów w zakresie właśnie funkcjonowania białej listy podatników, wykazu podmiotów. Związaną z nowelizacją na podstawie ustawy z 5 czerwca 2020 roku, nowelizacja jest już podpisana, opublikowana. Także w dniu dzisiejszym chciałbym Państwu w dwóch, trzech zdaniach przybliżyć najistotniejsze założenia tejże nowelizacji, ze szczególnym uwzględnieniem i skupiając się w szczególności na kwestiach związanych z przepisami przejściowymi, bo te, jak zwykle zresztą przy wszelkiego rodzaju nowelizacjach przepisów podatkowych, najbardziej problematyczne i bywają skomplikowane. Więc biała lista podatników, nowelizacja lipiec 2020, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów przejściowych, no i też jakby z takim aspektem praktycznym, co zrobić teraz od 1 lipca, żeby te przepisy dotyczące białej listy czy negatywnych konsekwencji związanych ze stosowaniem przepisów o białej liście nie dotknęły nas i nie miały w stosunku do nas zastosowania. Przypominam, od 1 stycznia 2020 roku dla większości podatników, dla których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, weszły w życie przepisy, które związane z białą listą podatników, które to przepisy w podatkach dochodowych no, stanowią negatywne konsekwencje braku zapłaty na rachunek bankowy, płatności na rachunek bankowy spoza białej listy. Tak? Od 1 stycznia 2020 roku co do zasady mamy do czynienia z stanem prawnym polegającym na uznaniu, że jeżeli płatność jest dokonana na rachunek spoza białej listy na dzień zlecenia przelewu, a transakcja przekracza 15 tysięcy złotych, podatnik podatku dochodowego czy od osób fizycznych, czy odpowiednio od osób prawnych nie ma prawa zaliczyć takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Przepisy no, sankcyjne, przepisy dosyć restrykcyjne. Natomiast nowelizacja lipcowa łagodzi w istotnej części ten negatywny, ten sankcyjny wymiar tych przepisów, liberalizuje te przepisy, pozwalając na uznanie w pewnych sytuacjach, że płatność na rachunek spoza białej listy, czyli te negatywne konsekwencje wynikające z przepisów, nie będą miały zastosowania no, w pewnych wyjątkowych sytuacjach. I tutaj mówimy o czterech takich przypadkach. Nowelizacja wprowadza nam cztery takie przypadki, w których mimo ziszczenia się pozytywnych warunków do zastosowania przepisów o braku możliwości zaliczenia do wydatku do kosztów uzyskania przychodów, nie będą powodowały negatywnych jednak konsekwencji, czyli będzie ten wydatek do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć. Ja się skupię na tych czterech przypadkach, jednocześnie omawiając też zasady przejściowe i wskazując na zasady przejściowe stosowania tych przypadków. A więc tak, nowelizacja począwszy od 1 lipca 2020 roku w skutku reguluje nam sytuację w postaci możliwości zaliczenia wydatku do kosztu uzyskania przychodów w sytuacji, kiedy płatność została dokonana na rachunek spoza białej listy, a dokonamy zgłoszenia płatności do organu podatkowego. Oczywiście co do zasady regulacja ta nie jest nową, bo od 1 stycznia 2020 roku przepis ten funkcjonuje, natomiast ulega on istotnej przebudowie, dlatego że do tej pory, do końca czerwca 2020 roku, przepis o złożeniu zawiadomienia o płatności na rachunek spoza białej listy oparty był na formule zgłoszenia tego do organu podatkowego właściwego dla wystawcy faktury,
a nie płacącego dla wystawcy faktury. No i wiecie Państwo doskonale, że termin też był dosyć krótki, mianowicie póki co w ustawie funkcjonuje termin 3-dniowy. Nowelizacja wprowadza w tym zakresie modyfikacje i liberalizację zasad składania zawiadomienia za FNR, tak to się formalnie nazywa ten ZUR, dlatego że począwszy od 1 lipca przepis mówi o zgłoszeniu płatności na rachunek spoza białej listy. Po pierwsze, do organu podatkowego właściwego dla płacącego, dla nabywcy, dla usługobiorcy, czyli w tym momencie w pierwszej kolejności zdjęty z nas jest ciężar jako płacących weryfikacji właściwości organu podatkowego dla wystawcy faktury. Od 1 lipca, tak jak powiedziałem, jest to organ podatkowy, urząd skarbowy właściwy dla płacącego, a nie dla wystawcy faktury. W uproszczeniu, mój urząd skarbowy właściwy do rozliczenia podatku dochodowego. Dalej, nowelizacja daje też dłuższy termin. Tak? Do tej pory z mocy ustawy o podatku dochodowym odpowiednio od osób fizycznych czy od osób prawnych mieliśmy na to 3 dni. Nowelizacja wprowadza tutaj termin 7-dniowy i ten termin co do zasady wchodzi w życie od 1 lipca 2020 roku. Przy czym, co warte podkreślenia, na chwilę obecną termin ten wynosi 14 dni, bo wynika on ze specustawy, tak zwanej tarczy antykryzysowej, którejś tam kolejnej, drugiej tak naprawdę odsłony przepisu dotyczącej tarczy antykryzysowej. Przypominam, w ramach tarczy antykryzysowej na okres przejściowy, na czas obowiązywania stanu epidemii, termin ten przedłużono do 14 dni, więc tak naprawdę zmiana lipcowa terminu z 3 na 7 dni, no wcale paradoksalnie, wiem, że to skomplikowane się zaczyna robić, ale postaram się prosto, wcale nie oznacza wydłużenia terminu do 7 dni, dlatego że zakładając cały czas formalnie obowiązujący stan epidemii, termin ten będzie wynosił 14 dni, no ale te 14 dni jest przejściowe, te 14 dni wynikali tylko z właśnie stanu epidemii, który formalnie obowiązuje. Innymi słowy, w momencie, kiedy robi się to rozporządzenie ministra zdrowia, minister zdrowia wyda rozporządzenie, miejmy nadzieję, że jak najszybciej, dotyczące likwidacji w Polsce stanu epidemii, uchyli rozporządzenie wprowadzające ten stan epidemii na terytorium RP, to w tym momencie termin 14-dniowy z tym dniem przestanie obowiązywać, zakładając, że nastąpi to po 1 lipca. Będziemy stosować wtedy termin 7-dniowy, wynikający już bezpośrednio odpowiednio z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. No i wreszcie jeszcze jeden element tej układanki, na który chciałbym zwrócić uwagę, mianowicie ustawa w brzmieniu od 1 lipca 2020 roku wprowadza nam jeszcze jedną bardzo istotną zasadę, mianowicie zasadę jednokrotności zgłoszenia rachunku bankowego. Jednokrotności zgłoszenia rachunku bankowego w formule ZAF-NR z złożenia zawiadomienia. I tutaj chcę zwrócić na to uwagę. Dlaczego? Dlatego, że to jest w sensie prawa powszechnie obowiązującego dopiero wprowadzana zasada. Tak? Czyli jakby ustawa do tej pory milczy, a w zasadzie wręcz przeciwnie. Ustawa w tej chwili zakłada, że zawiadomienia należy dokonywać z każdą płatnością. Wiemy pewnie i wiecie Państwo doskonale, że objaśnienia ministra finansów z 20 grudnia 2019 roku w kontrze do brzmienia ustawy, czy tak naprawdę wbrew jej brzmieniu literalnemu, wprowadziły zasady jednokrotności zgłoszenia rachunku bankowego, ale tak jak mówię, nie wynikało to z ustawy, tylko z objaśnień. Oczywiście objaśnienia mają swoją wagę normatywną w sensie takim, że jakby z przepisy ordynacji podatkowej przyznają im moc ochronną dla podatnika, więc stosunkowo można jakby zalecić, że bezpiecznie podatnicy w okresie 1 stycznia 2019 do koniec czerwca 1 stycznia 2020 do końca czerwca 2020 zasady jednokrotności zgłaszania zawiadomienia, złożenia zawiadomienia z FNR mogą stosować. Tym niemniej w sensie prawnym zasada to wchodzi dopiero od 1 lipca 2020 roku. No i tutaj dochodzimy do kwestii przepisów przejściowych, no bo jakby w tej chwili stan prawny od 1
1 lipca będzie dosyć jednoznaczny. Tak? Zawiadomienie składamy w terminie 7 dni, składamy w terminie 7 dni do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla płacącego i wystarczy raz zgłosić rachunek bankowy. Przepis przejściowy mówi z kolei, ustawy nowelizującej, jest to artykuł 8 tej ustawy z 5 czerwca nowelizującej, mówi nam z kolei o tym, że zawiadomienia złożone na podstawie dotychczasowych przepisów mają moc obowiązującą. Innymi słowy, uznaje się je za skuteczne. Taką formułą posługuje się ustawa. Uznaje się je za skuteczne. No i w tym stanie rzeczy podkreślenia wymaga, że niejako pewnie celem ustawodawcy było uznanie skuteczności tych jednokrotnie złożonych zawiadomień, ale powiem szczerze, nie wiem, czy ten cel jest zrealizowany, czy powiem wręcz wprost przeciwnie. W mojej ocenie cel ten nie został zrealizowany, dlatego że uznanie za skuteczne poprzednich zawiadomień według mnie ma moc prawną tylko wtedy, kiedy zostało zrobione to zgodnie z obowiązującymi do końca czerwca przepisami. Innymi słowy, kiedy podatnik stosował się do zasady każdorazowego zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego po płatności, bo to wynikało z przepisów do tej pory. Jeżeli każdorazowo zawiadomiliśmy, no to w tym momencie mieliśmy do czynienia z ochroną, a jednocześnie to na podstawie przepisu przejściowego pozwalać nam będzie na wyciągnięcie konsekwencji w postaci ochrony od 1 lipca i braku konieczności składania zawiadomienia po raz kolejny. Natomiast jeżeli my do tej pory zawiadomienia nie składaliśmy, co na pewno, albo złożyliśmy je tylko jednokrotnie, w mojej ocenie przepisy przejściowe nie dają podstaw do jednoznacznego przyjęcia stanowiska, że można po 1 lipca uznać, że to raz złożone zawiadomienie przed 1 lipca jest skuteczne i chroni podatnika. Innymi słowy, no, dla bezpieczeństwa, pewnie dla mitygacji ryzyka podatników w tym zakresie, no, sugerowałbym i takie podejście prezentujemy, złożenie od 1 lipca przy pierwszej płatności jednak zawiadomienia w myśl nowych przepisów do naczelnika własnego urzędu skarbowego, bo wtedy będziemy mieli 100% pewności, że to zawiadomienie będzie zawiadomieniem skutecznym na mocy przepisów od 1 lipca, a w konsekwencji jako jednorazowe będzie nas chroniło, dopóty będziemy płacili na ten zgłoszony rachunek bankowy, oczywiście nawet wtedy, kiedy on nie funkcjonuje na liście, na białej liście, na liście podatników VAT. Więc to jest ten pierwszy przypadek, zawiadomienie i ten aspekt przejściowy według mnie istotny. Natomiast pozostałe trzy przypadki, które sugerowałem i które zostały przeze mnie zasygnalizowane, są już stosunkowo łatwiejsze. Zasygnalizować więc tylko należy, że przepisy od 1 lipca 2020 roku wprowadzają zasadę ochrony w podatku dochodowym kosztu podatkowego, jeżeli płatność została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Płatność z zastosowaniem MPP, nieważne, dobrowolny, przymusowy mechanizm, dokonana właśnie w tym rygorze, w tej formule, chroni koszt podatkowy nawet, bo wtedy byłby problem oczywiście tylko, nawet wtedy, kiedy jest na rachunek spoza białej listy, czyli sam fakt dokonania płatności mechanizmie podzielonej płatności, nie mamy problemu z przepisami dotyczącymi zakazu kosztowego w podatkach dochodowych. No oczywiście pytanie, czy trafimy na rachunek, który jest rachunkiem firmowym, tak? No bo wiemy, że tylko wtedy może zrealizować się płatność podzielonej płatności. To pewnie będzie częstszy problem, mianowicie dokonując płatności na rachunek spoza białej listy, bardzo często pewnie się dowiemy, że jednak płatność się nie zrealizowała, bo próbowaliśmy zapłacić na rok. Aczkolwiek no, ta zasada obowiązuje od 1 lipca dotyczącej mechanizmu podzielonej płatności i to też, co ważne, w kontekście przepisu przejściowego, ma ona jednoznacznie nadaną moc wsteczną na podstawie artykułu 8 przepisów przejściowych. Innymi słowy, przepisy przejściowe mówią nam o tym, że płatność dokonana od 1 stycznia 2020 roku w mechanizmie podzielonej płatności wyłącza możliwość zastosowania przepisów tych negatywnych o zakazie zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Przepis jest
z mocą wsteczną, jest korzystny dla podatników, takową moc można byłoby nadać. Dalej, wprost do ustawy, wcześniej wynikało to z objaśnień, od 1 lipca wprost do ustawy wchodzi zasada mówiąca o tym, że płatność za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, import towarów na rzecz kontrahenta zagranicznego nie jest problematyczna z perspektywy przepisów o białej liście. Ona co do zasady nigdy nie była problematyczna, chyba że kontrahent ten ma rachunek w Banku Polskim albo inaczej, kiedy jest też podatnikiem ten zagraniczny zarejestrowanym dla VAT-u w Polsce. Tak? Tutaj były problemy interpretacyjne. Nowelizacja za objaśnieniami, zresztą z 20 grudnia, sytuację tę czyści. Też z mocą wsteczną, mianowicie kontrahent zagraniczny, który to kontrahent ma w Polsce też rejestrację VAT-owską, ale w relacji z nim w danej transakcji my dokonujemy WNT, czy importu usług, czy importu towarów, czy nabycia tak zwanego od nierezydenta, czyli bez polskiego VAT-u, płacimy na dowolny rachunek, nie stosuje się przepisów o białej liście w tym zakresie. No i wreszcie ostatni przypadek, rachunki gospodarki własnej, rachunki cesyjne wykorzystywane jako własne rachunki banków niepodlegające zgłoszeniu na białą listę. Od 1 stycznia tutaj też istniały problemy i wątpliwości tak naprawdę interpretacyjne związane z tym, czy płatność na taki rachunek pozwala zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Od 1 lipca nowelizacja wprowadza zasadę, że płacimy na taki rachunek. Nie musimy go zgłaszać, zachowujemy prawo do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów, przy czym, i to ważne, musimy otrzymać od banku albo od wystawcy faktury informację, że to jest właśnie taki rachunek, czyli to jest ten rachunek gospodarki własnej, niepodlegający zgłoszeniu, wykorzystywany w działalności faktoringowej, w działalności bankowej jako takiej, w zabezpieczeniach wierzytelności, w paru przypadkach przez banki. Jeżeli dostaniemy od banku albo od wystawcy faktury taką informację, że to jest właśnie rachunek o takim charakterze, no to w tym momencie informacja ta stanowi do nas podstawę i ochronę w kontekście możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Uwaga, przepis ten też ma moc wsteczną, czyli taka informacja jest jakby też narzędziem ochrony, mitygacji ryzyka, w zasadzie wykluczenia ryzyka za okresy sprzed 1 stycznia 2020 roku. Natomiast tutaj na mocy przepisów przejściowych artykułu 10 ustawy nowelizującej, do których zachęcam, żebyście Państwo sięgnęli, należałoby przyjąć koncepcję przejściową, że ta informacja jednak musi być uzyskana od 1 lipca 2020 roku. Ewentualnie, gdy była wcześniej uzyskana, czyli przed datą nowelizacji, wejścia w życie nowelizacji, czyli właśnie przed tym 1 lipca 2020 roku, to należałoby ją odnowić. Należy dokonać takiego małego update tej informacji, dlatego że znowu przepis przejściowy tutaj w mojej ocenie no, stanowi podstawę do wyrażenia takiego poglądu, czyli mamy ochronę znowu wsteczną od 1 stycznia 2020 roku. Tym niemniej informacje o statusie tego rachunku na przyszłość, bo to jest jednorazowo uzyskiwana informacja, ale też na przeszłość, czyli właśnie z ochroną wsteczną, z mocą wsteczną, no warunkowana według mnie jest tym, żeby ta informacja była pozyskana począwszy od 1 lipca i tutaj też zwracam na to uwagę, że żeby ryzyko zminimalizować, wypadałoby taką informację uzyskać także w stosunku do tych płatności dokonanych przed 1 lipca, a po czy od 1 stycznia 2020 roku, nawet jeżeli macie Państwo już taką informację na fakturze, mailem, w formie pisma od kontrahenta z datą wcześniejszą. Wydaje się, że tutaj przepis przejściowy niestety wymaga od nas tego, żeby odnowić to, żeby ta moc wsteczna, ochronna była tutaj zachowana. I to są te cztery przypadki istotne, tak jak mówię, trochę w telegraficznym skrócie formuła tej prezentacji jest właśnie taka, że krótko, zwięźle i na temat prezentujemy tutaj najistotniejsze aktualne zagadnienia związane z przepisami prawa podatkowego, więc krótko, zwięźle na temat najistotniejsze informacje mam nadzieję przekazałem. Oczywiście tradycyjnie zachęcam do kontaktu, jeżeli Państwo byście mieli jakieś pytania, wątpliwości, służymy pomocą, zachęcamy do kontaktu, będzie
będziemy starać się pomagać, rozstrzygać dodatkowe Państwa wątpliwości. Natomiast na dzień dzisiejszy i w związku z tą prezentacją dziękuję ślicznie za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.